Takiego odkrycia nikt się nie spodziewał. Podczas wykonywania pracy przy elewacji Pałacu Biskupiego po odkuciu tynku na muzealnej ścianie wyłoniły się fragmenty prawdopodobnie XV-wiecznej kamienicy. Na razie nieoczekiwane odkrycie nie wpłynie na przebieg prac remontowych prowadzonych w niskim Muzeum. Natomiast jeśli chodzi o znalezisko, to przeprowadzone zostaną wkrótce dodatkowe badania architektoniczne. Na obecną chwilę przypuszcza się, że znaleziona kamienica stała w tym miejscu, zanim zaczęto budować pałac, a po II wojnie światowej została wpisana do rejestru zabytków, choć nagle zniknęła podczas odbudowy miasta.